Siema, z tej strony Maciej Szmański. Siema, Filip Biskupski. Jesteśmy dzisiaj na jeziorze Bukowo, na zawodach spinningowych. Zamawiam pogodę. W porcie, nie? No właśnie. Nie, a wyjechaliśmy od tej południowej nie, ale strony. Bałwanów nie widać chyba. Ale jak od południowej byliśmy, były bałwanki, nie? A tam widać, na tamtym brzegu się no, robią. No, przed chwilą tam jechaliśmy, to było tak, czy no. Powiem. No tam nie będziemy raczej łowić. No, ale po tym prawym brzegu powinno być okej. Okay. Wakacje w Koszalinie. Wakacje 2022. Lecimy na wodę. Co ci pomóc? Będę patrzy. No dobra, pandek. W zasadzie to na dwie tylko będę łowił. Fluorocarbon. Bierzemy go. O, kormorany. Na razie ryb szukamy. Walczymy z wiatrem. Taktyki jeszcze nie ma. Wasza taktyka? Uciec przed wiatrem? Może tutaj te ryby będą, ale... To jest mega ciężko. Ten za gruby. 22, będzie idealnie. Przerazem, że to jeszcze dwa dni. No. Jeszcze gorsza pogoda będzie. Chyba działa. Kiedyś na zawodach właśnie była akcja, że nie, kumpel podpłynął do drugiego, nagle zęza się włączyła i wiesz, mu do łódki zaczęło lać. Stała jedna obok drugiej. Mam wrażenie, że dzisiaj woda jest trochę czystsza. Masz wrażenie. Ale to może być mylne wrażenie. Kluczowe. Można na deskę iść. Windsurfing. O, następnym razem musisz nas zapisać na zawody windsurfingowe. Tam może coś nam się uda. Tam na zero na pewno nie można spłynąć, nie? No, tak jak wczoraj na treningu
Byliśmy, nowa woda, pierwszy raz w ogóle tu jesteśmy. Ciężki zbiornik, bo to jest jezioro przybrzeżne, płytkie, zamulone, płaskie dno. Do tego jeszcze warunki pogodowe nie sprzyjają, bo nie wiem, tam w szczytowych momentach 10 metrów na sekundę wiatr. Poprzek takiej... jeziora, także rozbujało się pięknie. Jeszcze mieliśmy nadzieję, że wiatr z północy wieje, także nawali trochę okoli na to jezioro. Niestety przeszliśmy do ujścia, a tam zasypane. Także żadne ryby chyba nie. No trening ryb nie dał. Mamy dwa miejsca, które generalnie są takie dość charakterystyczne, wyróżniają się na tle innych, no i liczymy, że coś tam, że coś się uda złowić. Jedyne dwa miejsca z twardym dnem tak naprawdę, bo reszta... Tak, twarde dno, jakiś tam nawet kontakt wczoraj był, ale generalnie wyniki cieniutkie. No, myślę, że to głównie przez warunki pogodowe, bo jesteśmy ograniczeni, możemy pływać tylko po jednej małej części jeziora. Na reszcie zbiornika jest taka fala, że po prostu nawet największe łódki mogą mieć gdzieś problem. Szczególnie, że dziś ma jeszcze bardziej wiać. Także chwilowo nie pada. Tutaj od połowy jeziora w stronę południowej takie bałwanki się robią na wodzie, że nie damy rady raczej nawet tam popłynąć. Foks jest dzielny, ale nie na takie warunki. Ale staramy się, damy radę. No, trzeba walczyć, jutro też jest dzień, druga tura. Jutro już mają być lepsze warunki. Także może uda się popłynąć gdzieś tam w tą lepszą część jeziora, która no dzisiaj jest niedostępna, ale... Jak nie, to bierzemy łopaty, przekopiemy kanał, żeby okonie wpłynęły z morza, także mamy jakiś plan na te zawody. Trzeba walczyć jak na każdych zawodach, nie poddawać się, a może coś się uda. Każdy ma równe warunki, na pewno. No to tak. Każdy ma tak samo słaby. No. Zobaczymy. Trzeba zrobić. Pan Zbyszek dzwoni. Tak? Tak. Chwilka, dam pana na głośnik, dobrze? Bo tu z Filipem stoję, moment. Ja tylko byłem w tamtym roku i to nie jest na dzisiaj pogoda, bo tam nie popłyniecie, ale wiem, tak, że okopa łapałem przy Zielskach, bardzo dobrze, on stadami chodził. Łapałem po lewej stronie, przy tym, przy powiedzmy jakieś takie 200 metrów od brzegu, tam są takie załamania, ranty. Czyli na wodzie bardziej, bo słyszałem, że po trzcinach raczej się łowi, nie? Schodzące na 1,70 m, tam nie było sandaczowo, no bo się wszyscy nastawiają na sandacze, ale to trzeba znać miejsce, wiadomo. Tak, tak. Natomiast tam było okoniowo, jak on chodził stadami, no to można było połapać takie po 27 centymetrów okonie, takie no zjadliwe, że tak powiem, w sensie wędkarskim. Tak. To ja tyle co, na dzisiaj tam nie popłyniecie, bo za duży wiatr. On no nie, zdecydowanie. Ma jeszcze przybierać na sile właśnie, także... No zobaczymy, no, ewentualnie tu jeszcze jako tako by szło w bólach i mękach, ale... Wiesz, jak tam woda będzie tak zmącona, że to raczej... Trzeba, zobaczymy tam. Czymś bardzo agresywnym trzeba będzie tam poszurać. Ale jak mówisz, że główki będą działały... Zobaczymy. Wczoraj odbyliśmy trening, dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień zawodów. Tak, pierwszy dzień zawodów, po południe o godzinie 14 startuje pierwsza tura. Odebraliśmy już pakiety startowe, zaraz idziemy szykować sprzęt i startujemy. Jutro z kolei będzie poranna tura, chyba 7 do 13, tak. No, warunki pogodowe. Dzisiaj walczymy z pogodą tak naprawdę, zobaczymy czy uda się wypłynąć. Na razie mamy tylko dostępną północną część zbiornika. Wieje od północy, także możemy się tu schować. Reszta zbiornika jest na potężnej fali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jesteśmy lepiej nastawieni, bo już mamy wytypowane jakieś miejscówki. Tak, pełni nadziei. Ruszamy pełni nadziei, tak. Na wodę. Przygotowuję zestawy. Dzisiaj głównie koniowe. Z racji na warunki, niestety, no też tego bocznego troka trzeba związać. Na finezyjne łowienie w takim wietrze to raczej nie ma szans, także w razie czego ten trok musi być. No poza tym jakiś zestaw pod główkę jigową,
pod obrotówkę, że raczej my tutaj na konia trzy zestawy trzeba dzisiaj związać. Wiadomo, na zawodach nie ma czasu, na przewiązywanie się już w trakcie, także lepiej mieć przygotowane więcej, najwyżej nie skorzystać, ale może zawsze się przydać. Jest okej. Zobaczymy po zawodach. To dobra mina do złej gry. Dokładnie. Będzie ciężko. Nie będzie lekko na pewno. To jest jedyny pewnik. Woda ma kolor błota. Fale takie dosyć solidne. Wieje, pada, ryb nie ma. No, trzeba walczyć. Tak, jest to ujście takiej rzeczki. Spróbujemy tam, zawsze jakiś punkt charakterystyczny. Zapinamy pasy. Woda, ile mam przejrzystości? Z 2 cm? No może 5, ale to już tak naprawdę jaskrawy kolor musiałby być. Jest bagno totalne. Się zaczyna. No i zaczęło wiatr. Zaczęło wiatr. Rzeźni. Zrobię. Zamontuję tam kotwicę. Czekaj, tak moment, to może? O, rozstrzelała się falka znowu. Montujemy dodatkowo kotwicę, żeby się utrzymać, bo jest masakra. Ja pier... Trochę nas zwiało. Ale muszelki jakieś są. Tak? Obijamy się cały czas. Czyli coś tam z tym, nie? To nie wiem, czy ryby coś widzą. Tam podciągnął ją, wiesz, nad wodę. Szła? Dziobówka nie trzyma, niestety. Dobra, Maciej, możesz zapodać, tylko na takiej długiej lince mega. Może kurde nas złapie. Na 2-3 metry wyciągnąć spokojnie? Co? Na 2-3 metry? No więc, lec 8. No wiesz co, pociągnij chwilkę jeszcze na moment, bo nas zwiało już za bardzo. Na bocznym pokazuje rów po kotwicy, co wyryliśmy. Sakra. Dopisane.
Próbujemy teraz złowić sandacza. Znaleźliśmy fajne miejsce z kamieniami. Ładne, fajne, twarde dno. Lekki spadek, także próbujemy, bo z okoniami na razie nic nie idzie. Możesz wyciągać, chyba idziemy tam, co? Gdzie bułwę wyciągać, czy? Tak. Jak widać, pogoda dalej bez zmian, fala szaleje. Przemieszczamy się, szukamy tych ryb, zmieniamy techniki. Absolutnie nic. Naprawdę ciężko. Ale jutro ma być lepsza pogoda, także nie poddajemy się. No, takich zawodów to nie pamiętam. Gdyby tak ryby brały i była taka dobra pogoda. No. Kto to wymyślił, to ja nie wiem. Powinno być ciepło, słoneczko. Jest jak jest. Jest jak jest. Maciek? It is what it is. Ryby biorą. Nie no, wydaje się, że mierzyliśmy naprawdę fajne mety, ale póki co nie dają ryb. No jak się okazało, okonie wczoraj nie zagrały, to nie tylko nam. Na 35 ekip chyba padło tylko kilka sztuk. Udało się niektórym złowić sandacze, też niewiele, ale 4 sztuki. Zmieniliśmy taktykę. I nastawiamy się właśnie albo grubo, albo wcale. Lecimy na te sandacze, zmieniliśmy nowe miejsca. Próbujemy. Drugi dzień, druga tura zawodów. Jesteśmy w trochę innym miejscu niż wczoraj. Wczoraj niestety nie dało rady się tu dopłynąć. Była za duża fala. Dzisiaj też mała nie jest, ale jakoś daliśmy radę dopłynąć i stanąć w ogóle na miejscu. Mamy taki twardy blat z kamieniami, jakieś muszelki. 1,50 m, 2 metry. Padły tu wczoraj jakieś sandaczyki. No i chyba to takie miejsce, gdzie jest największa szansa coś złowić w ogóle. Lekko nie jest. Próbujemy, raczej szukamy dzisiaj sandacza. Gumki 3-4 cale. Nawleczonego, z opadu. Zobaczymy, jakieś łódki się kręcą, czyli coś tu się musiało dziać. Coś ta, co będzie, to się okaże na koniec dnia. Ale tu fajnie. Macie, będę chyba stawał tak, żeby rzucać i będziemy odboje chyba rzucali. Co? Z wiatrem będziemy rzucali. Tak coś się ustawiasz, tak? No, myślę, że tak się taki balon robi. Że... Mhm. Tu jest najwięcej kamieni, z tej strony. I tu też jest pizdy. Tu też? Cześć. Wyjebać? No, można kombinować. Trokiem czy coś. Krigiem. Czemu by nie?
To lepsze od tego szurańca klasycznego może być. Tego wydziwiacza bym założył. Co takiego? No, wydziwiacz ten taki, robal śmieszny. A. Taką gumeczkę. Aris the Boss. Oby dał rybę. Zmiana. No to już sandaczowa klasyka u nas. Iris Popeye. Tylko myślę, jaką gramaturę mu dać, ale myślę, że 7-8 będzie ok. Zestaw Dodgy Kriega. Takie kamieniste dno, jakieś muszle. Sandacze z opadu nie chcą. Może będą chciały bardziej tak delikatniej właśnie. Przy okazji jakieś okonie. Trzeba próbować, no na razie nic się nie dzieje. Ale to warto właśnie zmieniać techniki, przynęty. A nóż widelec się trafi. Powinno być dobrze i na konie, i na sandacza. Zobaczymy. Spadek. Ryby i formy. Wyobranie w końcu. No ciśnienie podniósł. Po takim czasie bez brania to... Na maksymalnej długości linijki, kurczę. Na tym wietrze tak trudno wyciąć, wciąć go. Daleko? Tak, bardzo daleko, no. Do takiej dużej gumy to do zbroje do... No. Może mieć problem się wciąć. Jesteśmy po drugim dniu zawodów, niestety bez zmian. Dzisiaj warunki trochę lepsze, ale no, bardzo ciężkie łowisko. Ryby też nie chciały współpracować. Jak większość ekip niestety zakończyliśmy z zerem, ale bywa i tak, bywają mi takie zawody. Nie zawsze jest łatwo. Padały przypadkowe ryby, pojedyncze sandacze, jakieś też okonie gdzieś tam pojedyncze dłubane. No. Naprawdę mało tych okoni padło, sandacze przez dwa dni, około 10 pewnie. No też te warunki pogodowe. Pogoda namieszała, głównie wiatr, woda strasznie jest zmącona. Ryby też się gdzieś tam pochowały, nie żerują zupełnie. I... No tak, pierwszego dnia nie mogliśmy ustać, nawet dopłynąć na to łowisko tak naprawdę najlepsze. Tak, tak, tak. Ci, co mieli tak naprawdę wielkie łódki, to sobie poradzili, ale tak to naprawdę było z tym ciężko. Ale mówię, bywa i tak. Trzeba próbować, trenować, jeździć razem. I na pewno będzie lepiej, nie będzie gorzej. Gorzej już nie może być. No, także do następnego. Damy radę. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej.